Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale i w kolejnym odcinku z serii 7 modowych ciekawostek do Wiedźmina 3 na wersję Next Gen. Standardowo przerobimy sobie 7 pozycji, które zostały wypuszczone na przestrzeni ostatnich tygodni. Myślę, że te pozycje są całkiem spoko uzupełnieniem do ostatniej paczki modów, którą wypuściłem na kanale. Adnotację do filmu będziecie mieli gdzieś tutaj na górze, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział, to gorąco zachęcam. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to możecie zasubskrybować ten kanał oraz dać łapkę w górę, jeżeli materiały, które tworzę, wam się podobają. A my wjeżdżamy sobie, słuchajcie, na przegląd modów. Pozycja numer 1 jest to Exquisite Undvik Armor, czyli mod, który zmienia nam tekstury pancerza Undvik. Prezentuje się to w ten sposób. Słuchajcie, nie jest to standalone, nie jest to dodatkowa zbroja, tylko jest to retexture, czyli zmiana tekstur zbroi z Undvik, którą można nabyć na Skellige. Zobaczymy sobie potem, jak to wygląda w grze. Lecimy dalej. Druga pozycja to Elysium A Complete Next Gen Grass Overall. To jest pozycja, która może się niektórym podobać, a niektórym nie. To jest mocno kwestia gustu, gdyż iż ponieważ, już wam tłumaczę, trawa tak wygląda w podstawowej wersji gry, a tak wygląda w wersji zmodowanej. Jak trafnie pewnie zauważyliście, po pierwsze, trawa jest dość gęsta, jest troszeczkę niższa w niektórych miejscach, ale jest gęstsza i bardziej przypomina tą taką łąkową trawę. To znaczy, że nie ma naćkanych różnokolorowych roślinek, tylko mamy bardziej ujednoliconą tą trawę. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało na innym terenie. O, przykładowo tutaj. Na tym obrazku mamy bardzo dużo różnokolorowej flory, to znaczy żółte, fioletowe, tutaj jakieś zboże sobie nawet jakoś dziko rośnie chyba. I na modzie wygląda to tak, czyli mamy po prostu czystą łąkę, trochę takich, też mamy różnokolorowe tutaj kwiatuszki jakieś, słuchajcie, czy to fioletowe, czerwone, gdzieś tam żółte, generalnie wygląda to naprawdę nieźle, ale tak jak mówię, jest to ujednolicenie terenu bardziej. Nawet sobie następnym razem, jak będę przychodził Wiedźmina, to zainstaluję tego moda i przejdę po prostu z tym modem całego Wiedźmina. No chyba, że mi się, nie wiem, w trakcie jakoś bardzo, bardzo nie spodoba, no to wtedy sobie w międzyczasie można go oczywiście zodinstalować, nie? Lecimy dalej. Bow Traces. Słuchajcie, no o tym modzie było chyba ostatnio naprawdę głośno, gdyż jest to kolejny element, który został oryginalnie chyba wycięty przez CD Projektów. Polega to na tym, że w Wiedźminie 3 początkowo miały być wyścigi łódek, tak jak mamy wyścigi konne. Nie wiem, czemu ten content został wycięty i usunięty. Może dlatego, że było to zbyt nudne, nie mam pojęcia. Tego, co tutaj wiem, to pierwszy wyścig można odbyć już w Nowigradzie. Gdzieś tam w dokach się to chyba zaczyna. Zobaczymy. Lecimy dalej. Gothic 2 Heavy Guard Armor. No ja nie muszę tutaj chyba nic od siebie dodawać, nie? Oprócz tego, co widzimy na obrazku, to jest wszystko jasne po prostu. A tak to poważnie. Nie jest to standalone, czyli nie jest to zbroja całkowicie nowa dodana do gry. Jest to retexture zbroi, która została dodana w chyba Netflixowym update'cie. Tak tutaj mamy napisane, że replaces Netflix 2 Armor with Heavy Guard Armor from Gothic 2. No to polega na tym, że po prostu zbroja, która była z Netflixa ściągnięta do gry, zostanie po prostu zmodyfikowana na wzór zbroi z Gothica. No to jest taka gratka, słuchajcie, to nie jest nic takiego niesamowitego, ale dla fanów Gothica, czyli na przykład dla mnie, no to myślę, że jest to naprawdę całkiem fajna pozycja. Lecimy dalej. Następny mod to Firearms, ale na wersję Next Gen, który został wypuszczony, znaczy w zasadzie oryginalny mod został wypuszczony już w 2020 roku, ale w kwietniu tego roku została wypuszczona łatka do wersji Next Genowej. Nie wiem, czy słyszeliście o tym modzie, jest to bardzo, bardzo ciekawa pozycja dla ludzi, którzy chcieliby sobie troszeczkę urozmaicić grę i pobawić się trochę, nie? Modyfikacja, jak już zauważyliśmy, pewnie na obrazku dodaje broń prochową. Tak, to jest akurat standard. Tu nie ma żadnych bajerów związanych z kuszami. Kusze tak jak były, tak będą. Natomiast do gry dostajemy nowe bronie, które widzimy tutaj na ekranie. Są to po prostu pistolety na proch. Samą broń możemy oczywiście skraftować, możemy skraftować amunicję do tej broni nawet. Tu mamy wypisaną listę wszystkich broni dostępnych. No i mamy różne typy amunicji. Różne amunicje wywołują różne efekty, słuchajcie moi drodzy. Schematy do tych broni oraz amunicji będą dostępne u kowali w świecie gry, tylko one się będą pojawiać chyba co jakiś czas, to znaczy, że na początku będą jakieś takie słabsze bronie, a potem po prostu coraz lepsze, tak żeby w miarę progresu można było sobie zdobyć coraz lepszy pistolet. Także tak to się prezentuje.
New Masks and Hats. Też bardzo świeża pozycja. Dodaje nowe maski do, w zasadzie nie tylko maski, tylko też jakieś czapki czy kapelusze do sklepu Elihala w Nowigradzie. Czyli u tego elfa, co się za babę przebierał, nie? Na screenach możemy sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Wygląd poszczególnych masek. Nie wiem, czy tutaj wszystkie maski na tych screenach będą. Prawdopodobnie nie. Trzeba będzie sobie wejść do gry i sobie samemu zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale powiem wam szczerze, że wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Taki mały dodateczek, a bardzo fajny. Dynamic Appearances Project. Słuchajcie, moim zdaniem to jest jedna z najlepszych modyfikacji, które w ogóle zostały wydane do Wiedźmina 3. Już wam tłumaczę dlaczego. Od teraz każda postać, ważniejsza fabularnie, będzie zmieniała swój ubiór w zależności od fabuły gry. To znaczy, że na przykład Yennefer podczas pierwszego spotkania z Geraltem będzie miała inny ubiór niż na przykład w momencie, kiedy znajduje się w zamku w Wyzimie, tam gdzie była audiencja u cesarza Emhyra. To samo tyczy się Ciri. Ciri, gdy trafiła do barona, była zmęczona, obszarpana i tak dalej, i tak dalej. No i baron wpadł na pomoc, że on ją odzieje, przygarnie. No i proszę bardzo, tutaj prawdopodobnie właśnie mamy strój, który baron podarował Ciri. I słuchajcie, tyczy się to naprawdę wielu, wielu postaci. Też tyczy się to na przykład innych wiedźminów. Lambert czy Eskel będą wyglądali inaczej podczas walki z Dzikim Gonem, a inaczej będą wyglądali podczas popijawy w Kermoren albo podczas odczarowania umy. To znaczy, że stroje wielu NPC-ów będą się zmieniać w zależności od fabuły i w zależności od tego, w jakim miejscu się znajdują. Słuchajcie, to jest niesamowite. To naprawdę dodaje tak dużego klimatu, że moim zdaniem to jest totalny must have i trzeba to pobrać. No dobrze, to weźmy się teraz za instalację tych wszystkich modyfikacji. Klasycznie zaczynamy od pobierania wszystkiego, wszystkich niezbędnych plików. Firearms. Akurat w tej modyfikacji jest mały trik. To znaczy, że najpierw pobieramy oryginalną modyfikację, nie tą next-genową, bo tą next-genową tutaj mamy obok. Pobieramy najpierw oryginalną modyfikację. Do tego możemy ewentualnie pobrać sobie tłumaczenie polskie, które jest dostępne tutaj. Ja sobie to zrobię. OK. I teraz pobieramy plik next-genowy, to będzie tak zwany next-gen patch. On będzie polegał na chyba po prostu wrzuceniu jakiegoś folderu do folderu modyfikacji, jak już wrzucimy tą modyfikację do folderu z grą. W ten sposób. Dobrze. No dobra, weźmy się teraz za instalację, czyli klasycznie uruchamiamy sobie mod managera do Wiedźmina 3. I teraz tak, dodajemy sobie modyfikacje, które pobraliśmy właśnie. Zaznaczamy Boat Races, Dynamic Appearances, Elysium, Armora, Firearmsa, ale nie Next Gen Patcha, jego będziemy wgrywać później. I resztę zaznaczamy, a i jeszcze oprócz spolszczenia do Firearms, to też będziemy wgrywać później. Ok, klikamy Open, dobra, to na razie klikamy No. I teraz musimy sobie, słuchajcie, wgrać patcha do Firearms. Kopiujemy folder Firearms z archiwum do folderu moc katalogu z grą. OK, zamieniamy. I jeszcze mamy spolszczenie do Firearms. To musimy sobie teraz wejść w folder DLC Firearms. Kopiujemy folder Content. I wklejamy go tutaj. OK, zamieniamy. Powinno być git. Na samym końcu oczywiście klasycznie musimy nadać sobie priorytety, słuchajcie, do modyfikacji. Pamiętajcie w ogóle, żeby mieć Shared Imports'y wgrane, to jest bardzo ważne. I Many Strings też bardzo ważne. Pokazywałem to w poprzednim odcinku, jak to robić. Shared Imports zawsze mieć na pierwszym miejscu, Many Strings'y na drugim, a później to już w sumie tak naprawdę większego znaczenia. Akurat w przypadku tych modyfikacji. No chyba, że coś się będzie kłóciło, no tam będziemy zmieniać, nie? Cyk 8 i cyk 9, dobra. I uruchamiamy Script Mergera. Ostatnią rzecz, jaką musimy zrobić, to odpalić plik tv3 menu file list updater. To też mówiłem w kontekście poprzedniego odcinka. Odpalamy sobie ten program i go zamykamy. OK, uruchamiam grę. Jeżeli gra wam się uruchomiła, no to już jest 3/4 sukcesu, tak jak zawsze. Bo trzeba jeszcze zobaczyć, czy modyfikacje w grze faktycznie się pojawiły. To co możemy, to sobie sprawdzimy. Ja już widzę, że generalnie trawkę mamy zmienioną. Wygląda ona no inaczej. Już jestem w stanie powiedzieć, że wygląda to inaczej. Też uważacie, że to wygląda inaczej niż w podstawowej wersji? Cała ta trawka? Tak, tak. Moim zdaniem jest to zmienione i ta modyfikacja jak najbardziej funkcjonuje prawidłowo. Nice. Przyzwiemy sobie teraz te dwie zbroje, które zostały zmienione. Czyli tak, zbroja gotikowa i zbroja Unvik. Dobra, sprawdźmy sobie, czy zmieni nam się tekstura zbroi tej Netflixowej.
na nową, gotikową. No i proszę bardzo, mamy, elegancko. Ciekawe, czy są do zestawu, słuchajcie, buciki, rękawice i tak dalej. Netflix clothes. Netflix. Chyba pants. Netflix. I to chyba tyle, nie? Tak jest, ale jeszcze buciki, słuchajcie, jeszcze buciki. Boots. Okej. Proszę bardzo. Mamy gotikowego strażnika. A co ciekawe, ten strażnik ma, słuchajcie, medalion Szkoły Wilka ze zbroi Netflixowej. Czyli ten medalion nie został usunięty po prostu, nie? Zobaczmy sobie, czy Unvik Armor się zmienił. 14 Skellige Armor. Okej, okay, pancerz z Unvik dodano. Cyk. No i jest, proszę bardzo, mamy zmienione. Kurde, naprawdę ładnie się to, naprawdę ładnie to wygląda. Muszę przyznać, że naprawdę robi to wrażenie. Nie spodziewałem się, że zwykła podmiana tekstur będzie naprawdę tak fajnie wyglądać. Bardzo ładnie. Widzę napracowanko. Następna pozycja, jaką sobie sprawdzimy, to są wyścigi łódek. Słuchajcie, tablica ogłoszeniowa w Nowigradzie w dokach zrobiła mi się na żółto. To znaczy, że coś tam się pojawiło. Zaraz sobie tam przewędrujemy i zobaczymy, czy faktycznie będziemy mogli wziąć udział w jakimś wyścigu. Ogłoszenie o regatach w Nowigradzie. Nowigradzkie regaty. Dzięki szczodrości naszych sponsorów w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wolne miasto Nowigrad urządza regaty. Do wyścigu przystąpić może każdy człowiek wolnego stanu bez względu, bez względu na status i pochodzenie. Wystarczy zgłosić się do mistrzyni regat. Nie ludzi zachęcamy do gorącego dopingu. Dobrze, weźmy. Przeczytajmy. Jeszcze, bo musimy chyba przeczytać, żeby tam to zadanie się włączyło. Okej, okay, uruchomiło się. Porozmawiaj z mistrzynią wyścigu, dobra. Chodźmy do mistrzyni wyścigu. Halo, dzień dobry, czy ja mogę się pościgać? Przepraszam. Och, nie masz za co przepraszać, mój drogi. Co mogę dla ciebie zrobić? Chcę wziąć udział w regatach. Znakomicie, nowi zawodnicy zawsze są mile widziani. Po której stronie chcesz się ścigać? Redańskiej czy nowigradzkiej? Wszystko jedno. Nowigrad. Okej. Okay. Nowigradzkie. I zawsze lubiłem to miasto. Dobra decyzja. Zapraszam na pomost. Okej. Coś się dzieje. Uwaga, uwaga! Osada redańska startuje dziś dzięki wsparciu cechu garbarzy, nowigradzka zaś dzięki panu Cyprianowi Wilejowi, przedsiębiorcy wielobranżowemu. Ciekawe, czy temu, który był wcześniej, czy ten, którym jest Dudu w tej chwili. Niech wygra lepszy. Dobra. Proszę zajmować miejsca. 3, 2, 1. 1 na 1, mój drogi, pojedynek. Lecimy. Dobra, czyli po prostu trzymam W, trzymam Shifta i jedziemy, nie? Nie masz szans! No chyba nie. Ciekawe, jak długi jest ten wyścig. A, to takie kółko trzeba zatoczyć. No ewidentnie kolega nie trzyma shifta, nie? No ewidentnie. Spadła. Cóż to było za widowisko. Jest! Imponująca rywalizacja. Nice. No teraz Geralt nie jest nie tylko mistrzem jazdy konnej, także mistrzem żeglowania. No niesamowite, słuchajcie. Do tego wygrałeś ją w pięknym stylu. Gratuluję. Proszę, oto twoja nagroda. Ufundowana oczywiście przez naszych czcigodnych ofiarodawców. Oczywiście. Dzięki. 25 doświadczenia. I co ja dostałem? Ile pieniędzy za to dostałem? Stówę. To jest całkiem fajne źródło zarobku, moi drodzy. A co, mogę jeszcze raz, czy co? A, no dobra, rozumiem. To można tylko jednorazowo, tak? To znaczy, że żeby się pościgać jeszcze raz, to musiałbym znaleźć chyba jakąś tablicę, słuchajcie, nie wiem, nie tylko tu w Nowigradzie, tylko w jakiejś... gdzie na przykład? O, w Oxenfurcie chyba, z tego co widzę, można, bo się znowu pojawiło na żółto. A my się bierzemy jeszcze za jedną fajną rzecz, czyli za firearmsy. Dobra, pozwoliłem sobie, moi drodzy, przyzwać kodzikiem pistolety oraz pociski do tych pistoletów. Jeżeli kogoś interesują kody, to na Nexusie jest pełna lista. Zaraz sobie zobaczymy, czy to, jak to działa, moi drodzy. Cyk, bierzemy sobie pistolero. Nie wiem, jak się zakłada, słuchajcie, pociski. Mam tutaj tak, proch z pociskiem wysokiej jakości jakiś. I pociski zapalające. Nie wiem, jak to się... Aha, dobra, to się zakłada jako bełty. No dobra. I co teraz? I to normalnie jak kuszą chyba, nie? Dobra, zaraz sobie weźmiemy jakiegoś potwora na test. Dobra, to trzeba celować. Cześć. Odsuniemy się trochę. Cyk.
Headshot. Cyk. No, powiem wam, słuchajcie, że to siada. To siada potężnie. O, nie trafiłem. Okej, gdzieś tu jeszcze jeden chyba powinien być. No, powiem wam, że mi to siada. Ajajaj. A wezmę sobie, słuchajcie, inny pistolet. Zobaczymy, czy będzie miał jakiś inny efekt wystrzału, na przykład. Czy one wszystkie będą miały takie same efekty wystrzału. Nie, chyba jednak te pistolety mają ten sam dźwięk. Nie no, kurde, mi to siada, powiem wam. Mi to mega siada. Zarąbisty mod. Wiadomo, że to nie jest... Takich rzeczy w Wiedźminie nie było, tak? Więc wiadomo, że to nie jest zgodne z żadnym lore i tak dalej, ale jeżeli ktoś się chce pobawić, no to zachęcam. Zajebiste, naprawdę. Cudowne. Ostatnią rzeczą, jaką sobie dzisiaj sprawdzimy, to czy u Elihala, można zdobyć nowe maski i nowe kapeluziki. Tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? No, co tam masz w tej swojej nowej wiosennej kolekcji? Oczywiście, proszę. Dobra, dobra. Pokazuj, co tam masz. Najpierw bardzo. Ty, elegancja. Dobra, kupimy sobie jakąś koronę. Cyk. Oprócz tego kupimy sobie jakiś kapelusik jeszcze. Dobra, zobaczymy, czy działa. Jak to będzie wyglądać w praktyce. Ty, no elegancja. Tylko ta zbrojka nie do końca pasuje, nie? Musimy ją zdjąć. Założyć coś takiego. O! Ha, ha! Yeah! Dobra, jeszcze tylko mieczyki. Tak będzie wyglądał Geralt na emeryturze, moi drodzy. Tak będzie wyglądał Geralt na emeryturze. Niesamowite. Genialne. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek 7 modowych ciekawostek. Jeśli chodzi o mod Dynamic Appearances, to polecam zobaczyć sobie na YouTubie na przykład, jeżeli bardzo chcecie sobie zespoilerować, jak te wszystkie ubiory wyglądają. Ja wam podam link w opisie, a ja już nie będę u siebie tego pokazywał, bo nawet nie mam u siebie takiego przykładu. Ja mam już skończonego Wiedźmina, musiałbym przechodzić po kolei różne misje fabularne, a to by naprawdę długo zajęło. Także dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!